Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Witam wszystkich widzów kanału, starszych i nowych. Moi drodzy, obiecałam Wam coś, kiedy dziękowałam za 3000 subskrypcji. Obiecałam niespodziankę i teraz chciałam tego słowa dotrzymać. To jest rzecz, o której wspominałam już jakiś czas temu. Tylko wiecie co, w natłoku takich codziennych obowiązków nie było czasu, żeby nad tym przysiąść, skupić się nad tym. No i dlatego troszeczkę to następuje z opóźnieniem. Mianowicie planowałam już od jakiegoś czasu zrobienie takiego filmu, gdzie odpowiem na najczęściej przez Was zadawane pytania. Taki troszeczkę element prywaty, bym powiedziała, bo wiele pytań zadajecie, wiele maili otrzymuję od Was. Czasami te pytania się powielają, powtarzają. Ja oczywiście nie mam czasu tak na co dzień, aby odpisywać każdemu osobiście. Poza tym też uważam, że nie ma to większego sensu, no bo odpiszę jednej osobie, a za chwileczkę na przykład ktoś zada podobne pytanie, więc myślę, że łatwiej będzie odpowiedzieć na forum. Ostatnimi czasy to Q&A, czyli pytania i odpowiedzi są takie bardzo popularne, myślę, wśród youtuberów w ogóle. Bo to jest taka fajna, myślę, sympatyczna forma kontaktu z widzami. Czyli Wy możecie się o nas dowiedzieć czegoś więcej, my możemy też troszeczkę czasu poświęcić na to, na takie zaprzyjaźnianie się z naszymi widzami, no bo jesteśmy tutaj, tworzymy pewną taką społeczność, więc też myślę, że dobrze by było jakoś tak właśnie bliżej się poznać, coś o sobie wiedzieć, prawda? Myślę też, że z Waszych pytań to wynika, że no chcecie coś wiedzieć na mój temat. Jest to oczywiście bardzo miłe zawsze. No ja nie jestem jakąś osobą szczególnie medialną. Dla mnie to jest tak naprawdę duża nowość. To, że w ogóle mam kanał, to, że w ogóle się udzielam publicznie na taką skalę, to jest dla mnie po prostu pewne nowum. I ja tutaj zawsze podkreślałam, że dopiero się uczę, więc mam nadzieję, że wszelkie ewentualne błędy, potknięcia mi wybaczycie. No ale staram się być coraz lepsza w tym, co robię. I jeżeli jest z Waszej strony takie zapotrzebowanie, aby dowiedzieć się o mnie czegoś więcej, no to jak najbardziej spełniam to życzenie. Ja sobie ściągnęłam ze wszystkich maili, przynajmniej wysyłanych do tej pory, takie właśnie pytania, które przesyłaliście. Naliczyłam tych pytań, moi drodzy, około 400. No niemożliwością jest odpowiedzenie na wszystkie pytania, zwłaszcza tak w jednym filmie, bo by ten film trwał 10 godzin i byśmy tutaj po prostu siedzieli jak na tureckim kazaniu. Więc wybrałam sobie na początek 10 takich pytań, myślę takich podstawowych, takich najbardziej oczywistych i też takich, które najczęściej zadajecie. Najczęściej się one powtarzają, także myślę, że zaczniemy właśnie od tych powtarzających się pytań, no a później przejdziemy do tych bardziej oryginalnych. I ja tutaj przedstawię te pytania dokładnie w takiej formie, jak one zostały zadane przez poszczególne osoby. Nic nie będę zmieniała i pod spodem, pod tym filmem również Wam dam taki gotowy zestaw tych pytań, żebyście po prostu z góry wiedzieli, jakie będą kwestie poruszane, no bo może kogoś to nie będzie interesowało, więc wtedy po prostu pominie ten film, natomiast ktoś inny może po prostu po zapoznaniu się z pytaniami stwierdzić, że jednak go to zainteresuje. Poza konkursem powiem Wam, że mam na imię Magda. Niektórzy mówią Magdalena, niektórzy Magda. Ja w ogóle powiem Wam, że jakiś czas temu dopiero dowiedziałam się, że to są dwa zupełnie różne imiona. I dla mnie to był szok, bo całe życie byłam Magdalena w dowodzie, no i Magda dla znajomych, przyjaciół, dla rodziny. I nagle ktoś mi kiedyś zadał pytanie, czy ja jestem Magdalena, czy Magda. Ja się popukałam w czoło i mówię, no wiesz, zasadniczo to i tak, bo dla mnie to samo. Ale okazało się, że jednak są dwie formy tego imienia. Natomiast ja, moi drodzy, po prostu używam ich zamiennie. I oczywiście możecie się do mnie zwracać po imieniu. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, bo niektórzy zwracają się w formie takiej oficjalnej, niektórzy w formie bardziej swobodnej. I jedna i druga forma jest jak najbardziej dopuszczalna. Jak się ktoś do mnie zwróci po imieniu, też się nie obrażę. Nie jestem aż taka stara. Zresztą dojdę do swojego wieku za chwilę. Więc po prostu mówcie tak, jak Wam jest wygodniej.
tak będzie najlepiej. Ja się absolutnie nie obrażę i nie mam nic przeciwko temu, że ktoś będzie do mnie mówił po imieniu, no bo jesteśmy tutaj razem, zrzesza nas jak gdyby ten kanał, więc w zasadzie czemu nie? Możemy równie dobrze mówić do siebie po imieniu. No chyba, że ktoś będzie sobie życzył zachowania takich oficjalnych form, no to jak najbardziej mogę na to przystać, mogę się na to zgodzić. Przejdziemy sobie do pytań teraz po prostu, moi drodzy. Oczywiście nadal te pytania możecie wysyłać, możecie zostawiać w komentarzach pod tym filmem Wasze pytania, możecie mi wysyłać mailowo, z tym, że no nie obiecuję, że bardzo szybko odpowiem na Wasze pytania. Raczej tutaj trzeba będzie na to po prostu poczekać, no bo na co dzień nie mam tak wiele czasu, żeby po prostu odpowiedzi na te pytania nagrywać. Także bardzo proszę o trochę cierpliwości. I przechodzimy sobie do pytania. Ja będę odczytywać Wasze poszczególne pytania, no i od razu będę na nie odpowiadała. Więc pytanie numer jeden. Czy mieszka Pani w Polsce? Jeśli tak, to gdzie? Jeśli nie, to gdzie dokładnie Pani mieszka? Bo powiem, że to jest bardzo fachowo zadane pytanie. Tutaj nie ma możliwości dania wymijającej odpowiedzi. Trzeba się na coś zdecydować, tak? Mieszkam w Polsce i myślę, że nie zmieni się to. Ja oczywiście lubię podróżować, uważam się za obywatelkę świata. W wielu miejscach czuję się dobrze, ale no, mój kraj to mój kraj. Po prostu tutaj czuję się najlepiej. Ja mogę gdzieś wyjechać na wakacje, mogę gdzieś wyjechać na jakiś czas, ale po prostu jak już za długo przebywam poza swoim miejscem zamieszkania, poza Polską, no to już odczuwam taką nostalgię, odzywa się we mnie taka, wiecie, typowo polska dusza. Aczkolwiek są miejsca na świecie, gdzie czuję się prawie równie dobrze. Takim moim ukochanym miejscem od zawsze. I to jest oczywiście związane z moimi poprzednimi wcieleniami. Jest po prostu Budapeszt. Są ogólnie Węgry, ale cały Budapeszt to jest moje ukochane miasto, do którego zawsze chętnie wracam. I powiem Wam, że jeżeli kiedykolwiek miałabym się wyprowadzić z Polski, no to tylko do Budapesztu. Jeżeli byłaby oczywiście taka możliwość w przyszłości. Poza tym z takich moich ukochanych miejsc na świecie to oczywiście Rzym, a zwłaszcza Watykan. To jest również Tropea, takie niewielkie miasteczko włoskie, już jakieś 30-40 bodajże kilometrów od Sycylii, niedaleko. Tylko że tam z kolei są straszne upały, a ja raczej jestem taką istotą zimnolubną, jesiennolubną, także no, te upały troszeczkę mnie skutecznie zniechęcają. Poza tym również moim ukochanym miejscem w Polsce jest Gdynia. Jest ogólnie polskie wybrzeże, ale Gdynia szczególnie jest moim takim ukochanym miastem i myślę, że kiedyś stanie się moim takim punktem docelowym. Tam zresztą przebywa wielu moich przyjaciół, znajomych. Taka moja rodzina, ale bardziej rodzina duchowa, niekoniecznie ludzie ze mną spokrewnieni. Ale myślę, że takie więzy duchowe są tutaj istotniejsze. Natomiast gdzie obecnie mieszkam, bo tak krążę wokół tematu i tak naprawdę nie odpowiedziałam na to. Moi drodzy, mieszkam na Śląsku, a dokładnie mieszkam w Katowicach. I mieszkam sobie tutaj praktycznie od urodzenia, także pod tym względem nic się nie zmienia. Czasami sobie gdzieś tam migruję, ale tak jak mówię, ma to charakter bardziej takich właśnie wycieczek. Także moi drodzy, Śląsk głównie i pozdrawiam Was oczywiście bardzo serdecznie z Katowic. Kolejne pytanie. Pytanie numer dwa. To jest w ogóle śmieszne, ale w takim pozytywnym sensie. Ile masz lat i dlaczego 18? No powiem Wam, że naprawdę to pytanie mi sprawiło wiele radości, wiele uśmiechu, bo to jest tak sprytnie zadane. Mówi się, że kobiety się nie pyta o wiek, ale jak widać w niektórych okolicznościach można zapytać o wiek w taki sposób, żeby to było mile przyjęte. No moi drodzy, 18 lat już nie mam już. Od jakiegoś czasu nie mam 18 lat, już od dawna, już za niedługo to będą dwie osiemnastki tak naprawdę na moim koncie. Mam 33 lata, dokładnie 33 lata skończę we wrześniu, ale rocznikowo już 33 rok idzie, czyli no osiągam właśnie wiek Chrystusowy, jeżeli to dla kogoś ma jakieś znaczenie. Dla mnie ma, bo jestem teraz też w takim okresie przełomu w moim życiu, gdzie dużo się dzieje, takich fundamentalnych rzeczy się tworzy, więc myślę, że tutaj ta 33 ma ogromne znaczenie. Pytanie numer 3.
Ile lat zajmuje się Pani tarotem i jakie talie Pani posiada? Powiem tak, jeżeli chodzi o posiadane talie, to jest ich całkiem sporo. Nie liczyłam, przyznam szczerze, już od jakiegoś czasu, dlatego że ja operuję kilkoma takimi podstawowymi. Ja rzadko zmieniam te talie, dopiero kiedy poczuję taki impuls do zmiany, no to wtedy je zmieniam. A na co dzień operuję po prostu kilkoma takimi podstawowymi, które najbardziej lubię, czy które gdzieś tam akurat w tym momencie mi wpadną w ręce i mam ochotę po prostu nimi operować. Więc może kiedyś zrobimy taki po prostu odrębny filmik, gdzie dokonamy przeglądu tych talii, no bo no jest tego naprawdę sporo i nie chciałabym teraz nawet szacować w myślach, ile tego może być, bo po prostu nie mam pojęcia. No zwyczajnie nie mam pojęcia. Myślę, że kiedyś tam w jakimś filmie chyba mówiłam, że 15 to na pewno, ale myślę, że będzie więcej tego, że zdecydowanie więcej, więc też nie chcę tutaj jakby Was okłamać, tylko chciałabym to najpierw rzetelnie sprawdzić. No ale do tego jest potrzebny czas. Ile lat się zajmuję tarotem? Moi drodzy, od mniej więcej 17 roku życia, z pewnymi przerwami, to Wam kiedyś o tym opowiem, bo to były różne tutaj czynniki zewnętrzne, które powodowały, że odchodziłam od tego, wracałam do tego, bo zawsze kiedy odchodziłam, czułam się taka niepełna, czyli czegoś mi brakowało. No i ostatecznie zawsze wracałam. Także od 17 roku życia, no to możecie sobie policzyć, że już ładnych parę lat. Pytanie czwarte, Pani największe marzenie. No, moi drodzy, tych marzeń jest całkiem sporo, ale to są różnej rangi marzenia, że tak powiem. Oczywiście mogłabym powiedzieć, tak jak każdy praktycznie, że marzy mi się pokój na świecie, że marzy mi się to czy tamto w takim globalnym rozrachunku, ale powiem Wam, że odkąd jestem mamą, odkąd mam córkę, to moje marzenia oscylują wokół niej i chciałabym po prostu, żeby w przyszłości była szczęśliwym człowiekiem, żeby mogła robić to, co naprawdę kocha, to co chce, żeby po prostu poszła też swoją taką życiową ścieżką, zgodną ze ścieżką jej duszy. I to jest chyba takie moje największe marzenie. Inne to są takie bardzo już przyziemne, żeby gdzieś tam pojechać, coś tam zobaczyć, coś tam zwiedzić, ale takie właśnie moje największe marzenia są związane z moją córką. No i oczywiście oprócz tego, żeby była szczęśliwa, żeby była również zdrowa, ale tutaj jakby jedno wynika z drugiego, bo zdrowie też jest jak gdyby tym czynnikiem, który składa się również na nasze osobiste szczęście. No nie mając zdrowia, tak naprawdę nie mamy wszystkiego, więc myślę, że to są takie moje na chwilę obecną największe marzenia. Dobrze, następne pytanie, numer 5. Czy stawianie kart jest męczące? Wiecie co, ogólnie stawianie kart czy inne tego typu rzeczy ezoteryczne, no są męczące. Są męczące może nie pod względem takim, wiecie, że nie czuję, chociaż powiem tak, no nie są to prace fizyczne, tylko to jest praca z energią, czyli wyczerpujecie się w pewien sposób energetycznie. To jest bardzo męczące pod tym względem, bo no, wydaje się, że niby nic człowiek takiego nie zrobił, a czasami czuje się taki wypompowany, jakby przerzucił kilka ton węgla. Więc oczywiście no, pojęcie zmęczenia jest pojęciem względnym, bo przyjdzie taki na przykład górnik z kopalni, którego oczywiście bardzo szanuję, no bo to jest ciężka praca i tak naprawdę każda praca jest ciężka, jeżeli się w nią w pełni angażujemy. Nie śmiem się tutaj absolutnie porównywać z ludźmi, którzy bardzo ciężko pracują fizycznie, ale powiem szczerze, że no jest to obciążające pod względem energetycznym, dlatego trzeba się też szanować, odbudowywać, trzeba dbać po prostu o tą swoją energetykę. Jest to na pewno męczące. Dobrze. Pytanie numer 6. Czego Pani nigdy nie mówi klientom? Wiecie co, to jest bardzo szeroki temat, to jest taki temat rzeka w zasadzie, bo tu można by było naprawdę dużo na ten temat mówić. No jest oczywiście coś takiego jak niepisany kodeks, taka etyka zawodowa, która mówi o tym, że oczywiście no, nie mówimy klientom, kiedy umrą, czyli nie mówimy nic na temat śmierci. Nie mówimy na przykład, nie wróżymy ogólnie kobietom w ciąży na przykład, nie wróżymy osobom takim bardzo, bardzo emocjonalnie pogubionym, którzy po prostu pewnych prawd mogliby najzwyczajniej w świecie nie udźwignąć, czyli to też tutaj trzeba dokonać takiej zdroworozsądkowej oceny człowieka, bo jednak w niektórych przypadkach ta wróżba mogłaby bardziej zaszkodzić niż pomóc i to jest potrzebne też tutaj takie
oko psychologa, psychoterapeuty, taka obserwacja klienta, czy jemu na pewno to wyjdzie na dobre. Niektóre osoby, które zajmują się stawianiem kart, na przykład nie mówią o zdrowiu, w ogóle nie, nie mówią o chorobach. Ja na przykład uważam, że nie ma w tym nic złego, jeżeli mielibyśmy komuś coś zasygnalizować, ale nigdy nie wolno nam się stawiać w pozycji lekarza, czyli nawet jeżeli nam coś wyjdzie w kartach, że jest pozytywnie, a klient czuje się źle, zawsze powinniśmy taką osobę pokierować do lekarza. Pamiętajmy, moi drodzy, że to jest pierwsza instancja. Nie sprawdzamy swojego stanu zdrowia w kartach, ani tym bardziej nie sprawdzamy poprzez wujka Google, tylko po prostu odsyłamy osobę, która się źle czuje, ma gorsze samopoczucie, do lekarza. Bo można po prostu takiej osobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Także nie jestem przeciwniczką czytania kart na zdrowie w ogóle. Myślę, że nie ma w tym nic złego, tym bardziej, że w kartach mogą wyjść jakieś takie pierwsze sygnały poważnych schorzeń, nawet jeżeli osoba, która do nas przychodzi, nie ma jeszcze objawów, więc często jest tak, że im szybciej właśnie ktoś się o tym dowie i pójdzie się zdiagnozować, tym większe ma szanse na wyleczenie, więc myślę, że jest tutaj też taki pozytywny wymiar. Ale nie jestem zwolenniczką chodzenia do wróżek po diagnozę. Wróżki nie są od diagnozowania, karty też nie są od diagnozowania naszych stanów. Od tego jest po prostu lekarz i zawsze na to uczulam. Czego jeszcze nie mówię klientom? No na pewno nie mówię tego, czego po prostu nie widzę. Bo wiecie co, są takie osoby, które przychodzą i zadają jakieś pytania, najczęściej o związki, o miłość, gdzie po prostu już oczekują jakiejś takiej jasnej, klarownej odpowiedzi. Mają już swoją wizję w głowie i takiej odpowiedzi by oczekiwali. I w momencie, kiedy ja powiem coś innego, bo z kart mi wynika coś innego, no to ta osoba na przykład wchodzi w polemikę, bo jej się to po prostu nie podoba. Ona oczekiwała czegoś zupełnie innego. No ale moi drodzy, tutaj nie ma takiej możliwości, żebym coś podkoloryzowała, żebym powiedziała, tak jak to się mówi, pod publiczkę. Jeżeli tego nie czuję, nie widzę w kartach, no to nie ma takiej możliwości, żebym po prostu powiedziała tej osobie inaczej, bo to i tak nie ma sensu, no bo po co ja mam koloryzować, po co ja mam, mówiąc brzydko, tą osobę okłamywać, jeżeli prawda i tak wyjdzie na jaw. Trzeba pewne sprawy jakby uświadomić, wyłożyć kawę na ławę, dlatego że pamiętajmy o tym, że karty nie są wyrocznią, więc jeżeli ja coś powiem tej osobie, że jej działanie czy zaniechanie może spowodować skutki takie i takie, to jest duża szansa, że ta osoba weźmie się w garść i jednak zrobi wszystko, żeby do tego nie doszło. Czyli w ten sposób jest w stanie na przykład uratować się przed różnymi trudnymi sytuacjami, bo zostanie odpowiednio ostrzeżona i podejmie też odpowiednie kroki, więc myślę, że no nigdy nie powiem klientowi czegoś, co jest nieprawdą. Także myślę zresztą, że większość osób wróżących mówi po prostu to, co widzi w kartach, no bo na tym to polega, moi drodzy, żeby po prostu mówić prawdę. Jeżeli idziecie do lekarza i lekarz was zbada i zobaczy, że coś tam z waszym zdrowiem jest nie tak, to pomimo tego, że może to być nieprzyjemna informacja, no on też wam powie prawdę, no bo od tego jest po prostu. Zresztą nie ma jak gdyby żadnych uprawnień do tego, aby być z wami nieszczerym. Bo to jest wasze zdrowie, tak samo w przypadku kart, no to jest wasza przyszłość, to jest wasze życie, więc tutaj jakby osoba, która stawia wam karty, nie ma prawa, żeby coś przed wami zatajać. Następne pytanie, numer 7. Czy spotkałaś się ze zjawiskiem hejtu w sieci i jak sobie z tym radzisz? Powiem tak, no ja w sieci jestem od niedawna. Nie mam też póki co żadnych kont na portalach społecznościowych, no bo najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu i na chwilę obecną nie jest mi to do niczego potrzebne. Także ze zjawiskiem hejtu nie spotkałam się osobiście. Spotkałam się na przykład u innych osób, po prostu zauważyłam, że takie zjawisko rzeczywiście występuje. Zresztą jest to zjawiskiem powszechnym w sieci, ale myślę, że tutaj jedyną taką rozsądną metodą poradzenia sobie z tym jest po prostu nie oddawanie swojej energii takim hejterom. Czyli każde na przykład zwrócenie im uwagi, każda jakaś polemika z nimi, każde w ogóle odezwanie się do takiej osoby, która nas hejtuje, jest w moim przekonaniu błędem, bo ta osoba się tym żywi właśnie. Najlepszą metodą tutaj walki z hejtem jest po prostu zignorowanie takiej osoby. Ja wiem, że to jest czasami trudno, no bo emocje biorą w nas górę, bo to czy tamto, ale
są środki, są narzędzia, aby takiemu hejtowi zapobiegać, bo wystarczy, że taką osobę na przykład zablokujemy, ta osoba nie ma już do nas dostępu. Oczywiście ona może sobie zakładać nowe, fikcyjne konta, no ale co stoi na przeszkodzie, żeby ją cały czas blokować? Po prostu taka nasza stanowcza postawa. Myślę, że to jest jedyne wyjście w tej sytuacji, bo jak zaczniemy się wdawać w polemikę, jak zaczniemy oddawać swoją energię tej osobie, no to ona będzie się tym jarała, że tak powiem. Ta osoba właśnie na to liczy, że my się zdenerwujemy, że gdzieś tam nas wytrąci z równowagi, bo wiecie, to są najczęściej osoby, które są same sfrustrowane, niezadowolone ze swojego życia, gdzieś tam po prostu chcą komuś wbijać szpilę i właśnie danie posłuchu takiej osobie, jakaś nasza uwaga skierowana na tą osobę sprawia, że ta osoba rośnie w siłę. To jest tak jak w tej reklamie serków dla dzieci. Tam był najpierw mały głód, potem on się przeradzał w coraz większy głód. I myślę, że tutaj jakby jeżeli my zaczynamy wchodzić w polemikę z takim hejterem, to my nadmuchujemy nieświadomie taki balonik. Najlepiej całkowicie to zignorować, po prostu wtedy ta osoba nam da spokój, bo ona nie osiągnie swojego celu. Jej celem jest zdenerwowanie nas, wytrącenie z równowagi, więc jeżeli po prostu nie zareagujemy, no tej osobie się to bardzo szybko znudzi. Takie jest przynajmniej moje zdanie na ten temat. Bo widzę wiele osób właśnie publicznych, które gdzieś tam wchodzą w polemikę z takimi hejterami, no i efekt jest jeszcze gorszy niż na początku, więc myślę, że tutaj po prostu konsekwentne ignorowanie tylko i wyłącznie. Pytanie numer 8. Czy ma Pani jakieś nałogi? W zasadzie wiecie co? Nie mam takich typowych nałogów, gdzieś tam oczywiście papierosy, alkohol, no nie daj Boże narkotyki. Zresztą no, osoba, która stawia karty, która pracuje z energiami, nie może sobie na coś takiego pozwolić. Tutaj jakby musi być cały czas świadoma, na pełnych obrotach. Ale mam takie swoje mini nałogi, takie małe grzeszki. Znaczy, nie wiem, czy nazwałabym to nałogami, bo to są jednak rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. To dlaczego nazywać je nałogami? To są po prostu takie moje przyzwyczajenia, które po prostu lubię i z których świadomie no, nie chciałabym zrezygnować. Ja ogólnie, moi drodzy, uwielbiam kawę. Czarną kawę, bez cukru, bez mleka, kawę parzoną. Kiedyś piłam tej kawy rzeczywiście bardzo dużo, bo zdarzało mi się nawet i 5 filiżanek dziennie. Obecnie sobie piję jedną, czasami dwie kawki dziennie i to jest tak optymalnie, to jest ok. Natomiast uwielbiam sobie wstać rano o świcie, bladym świtem i zanim podejmę jakieś czynności, aktywności, zanim się tak do końca rozbudzę, wezmę się do pracy, no to po prostu sobie usiąść z kubkiem tej gorącej kawy, wypić sobie na spokojnie, tak sobie zaplanować dzień, pokontemplować przy tej kawie i od razu człowiek jakby taką energię zyskuje. No poza tym, moi drodzy, ja uwielbiam słodycze i to jest troszeczkę dla mnie zgubne, no bo wiadomo, idzie w boczki, ale takim moim największym grzechem, z którego tak naprawdę nigdy nie zrezygnuję, jest po prostu chałwa. Ja mogę chałwę jeść codziennie, na śniadanie, na obiad, na kolację, w każdej możliwej ilości. Także no, myślę, że to jest w pewien sposób nałóg. Może być tak, że oczywiście ja tej chałwy nie jem przez jakiś tam czas, no ale zawsze koniec końców do niej wracam. No ale myślę, że takie posiadanie drobnych takich nałogów, drobnych takich nałożków tak naprawdę, to nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Nie są to rzeczy na tyle poważne, żeby gdzieś tam się przejmować, a to jest taka po prostu no, miła osłoda, miły dodatek do życia, więc dlaczego nie? Dobrze, pytanie numer 9. Dlaczego zajmuje się Pani ezoteryką? Dlaczego? Ojejku, no to jest pytanie bardzo, bardzo trudne wbrew pozorom. Myślę, że tutaj nie istnieje żaden taki racjonalny powód, no bo nie może być to racjonalny powód, bo ezoteryka sama w sobie nie jest racjonalna, po prostu. To jest coś takiego, co trzeba czuć. Tego się nie ogarnia racjonalnym umysłem. Dlatego się zajmuję, że po prostu czuję, że to jest moja ścieżka. I to jest tak najogólniej mówiąc. Oczywiście można by było na ten temat mówić bardzo wiele, bo no, kiedyś też to do mnie przyszło. Dostawałam rozmaite znaki, które właśnie mnie nakierowywały sukcesywnie na tą moją ścieżkę. To też była jakby tam suma moich doświadczeń życiowych,
Też czasami z tej swojej ścieżki zbaczałam, no ale koniec końców zawsze na nią wracałam, więc myślę, że to jest też taki dłuższy temat na dłuższą polemikę. Może kiedyś nagram film po prostu tylko i wyłącznie na ten temat i sobie właśnie porozmawiamy, co tutaj nami kieruje. No na pewno od początku praktycznie od dziecka mi towarzyszyła taka chęć zgłębiania różnych tajemnic życia, różne pytania egzystencjalne, poszukiwanie narzędzi, poszukiwanie jakiegoś sensu, celu w życiu. No i tak troszeczkę sobie eksperymentowałam z różnymi dziedzinami. Ta ezoteryka była tak naprawdę zawsze u mnie obecna i zawsze od dziecka miałam też takie przeświadczenie, że jest coś więcej. Czyli nawet jeżeli tego jeszcze na poziomie takim intelektualnym nie potrafiłam do końca uchwycić, bo było to takie ulotne. Wiadomo, no w dzieciństwie też mamy inne podejście, nie mamy jeszcze odpowiedniej wiedzy. No to mimo wszystko gdzieś tam takie moje wewnętrzne przeświadczenie kiełkowało i potrzebowałam po prostu wielu lat na rozwinięcie tego. Też przychodziły do mnie różne wizje, rozmaite sny, nieraz prorocze, więc po prostu nie da się powiedzieć, że zajęłam się ezoteryką z powodu jakiegoś jednego konkretnego czynnika czy jednego konkretnego zdarzenia. Nie, to jest po prostu taka suma doświadczeń, czyli dużo tego było, dużo się nawarstwiło różnych rzeczy i suma summarum tak właśnie się stało, że poszłam tą drogą. I kiedy już zaczęłam iść tą drogą, to już zyskałam taką pewność. Taki ostatni jakby element układanki zaczął mi pasować tutaj. Zyskałam pewność, że to jest właśnie ta droga. To jest po prostu takie wewnętrzne przekonanie, że robisz coś, co po prostu no jest twoim powołaniem, twoją drogą życiową. To się po prostu czuje. Dobrze. No i pytanie 10. Jaki jest pani stosunek do innych wróżek? Powiem tak. Kilka osób zajmujących się wróżeniem znam osobiście, natomiast w większości pewnie nie znam, no, tych, które gdzieś tam się udzielają. Ja czasami lubię sobie też obejrzeć jakieś filmy zamieszczane przez inne wróżki w ramach pewnej inspiracji, w ramach też takiego odstresowania się, wyluzowania się. Czemu nie? Myślę, że wszystko jest dla ludzi. Ale no, jaki mogę mieć stosunek? Taki raczej ambiwalentny, powiedziałabym szczerze. Staram się nie oceniać nikogo, dlatego że myślę, że każdy robi tak, jak uzna za stosowne. Dlatego też no, na moim kanale na pewno nigdy nie znajdziecie żadnego takiego filmu o treści, która będzie gdzieś obraźliwa w stosunku do innych, gdzie będę się wypowiadała na temat innych wróżek, że robią to czy tamto. Mnie tak naprawdę, moi drodzy, to nie interesuje, kto co robi. Nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, ewidentnie będzie na przykład, jak to się mówi brzydko, zżynał ode mnie, no to trudno. To jest, moi drodzy, jakby też konsekwencja upubliczniania pewnych treści, że są ludzie, którzy być może będą chcieli być naśladowcami. Być może będą ludzie, którzy będą mnie krytykować, być może nawet z tego środowiska. Nie znam wszystkich, więc trudno mi ocenić też, jakim kto jest człowiekiem, ale myślę, że nie ma sensu się tym przejmować. To jest tak samo, moi drodzy, jak z tymi hejterami. Myślę, że każdy po prostu robi, jak uważa. Każdy ma swoją drogę, swoją ścieżkę, swój jakiś pomysł na własną działalność i ani mnie oceniać, jak to ktoś inny robi, ani komuś innemu oceniać, jak to robię ja. Myślę, że po prostu dla każdego znajdzie się miejsce, dla każdego, kto idzie swoją ścieżką życiową, kto idzie zgodnie z drogą swojej duszy, kto po prostu się realizuje, jest szczęśliwy, nie ogląda się na innych, tylko po prostu robi swoje. Myślę, że dla każdego znajdzie się miejsce, każdy znajdzie jakąś tam swoją niszę, każdy będzie miał pole do popisu. Wszechświat ma nieograniczone zasoby, więc na pewno nikomu niczego nie zabraknie. I myślę, że nie ma sensu się tutaj oglądać właśnie na innych, gdzieś tam, nie wiem, zazdrości, patrzeć jakimś takim ponurym okiem, bo to nas do niczego nie prowadzi. Po prostu skupmy się na sobie. Wiecie co, jest takie bardzo fajne przysłowie arabskie. Nie wiem, czy teraz dobrze je powtórzę, czy dobrze pamiętam, ale ono brzmi mniej więcej: nie mam ani wielbłąda, ani wielbłądzicy w tej sprawie.
I innymi słowy to oznacza po prostu not my business, czyli nie moja sprawa. Czyjś cyrk, czyjeś małpy to jest nie moja sprawa, czyli każdy po prostu robi tak jak uważa, tak jak podpowiada mu sumienie, dlatego no, mój stosunek do innych wróżek jest po prostu taki ambiwalentny, czyli jeżeli znam osobę, oczywiście osobiście, wiem po prostu, co to jest za osoba, no to mogę się z nią tam oczywiście przyjaźnić, mogę mieć jakieś inne zdanie na temat tej osoby, jakieś rzeczywiście rozbudowane. Natomiast co do tych osób, których nie znam, które są dla mnie po prostu jednymi z wielu, no to nie mam tak naprawdę żadnego zdania, żadnego stosunku do nich. Po prostu myślę, że powinniśmy się wszyscy jakoś tutaj wzajemnie szanować, przynajmniej akceptować, czy to jakaś inna wróżka, czy to jest górnik, czy to jest kowal, czy to jest modelka. Myślę, że każdy po prostu zasługuje na szacunek. I ja mam, moi drodzy, taką zasadę, że po prostu każdemu człowiekowi napotkanemu na swojej drodze daję z góry 100 punktów. I od tej osoby po prostu zależy, czy ta osoba pomnoży te swoje 100 punktów, czy po prostu zjedzie do zera. Każdemu, myślę, należy dać szansę i też nie oceniać z góry jakoś osoby, że jest taka czy owaka. Dopóki kogoś nie znamy, no też myślę, nie mamy prawa tak oceniać go bardzo surowo, mówić, że on jest taki czy owaki. I ja po prostu, no przyznam szczerze, że nie interesuję się na co dzień innymi wróżkami, jakoś tak po prostu staram się skupiać na sobie. Myślę, że w ogóle w tym naszym życiu no ludzie zbyt często gdzieś tam próbują ingerować w sprawy innych, a to często dzieje się za sprawą tego, że nie mają tak naprawdę własnego życia, że gdzieś tam się albo nudzą, albo ich życie jest zbyt monotonne, dlatego zaczynają się po prostu nadmiernie interesować życiem innych. Ja, moi drodzy, mam wiele zajęć na głowie, mam też dziecko, mam rodzinę, mam po prostu na co dzień bardzo dużo obowiązków, no i też nie chcę się tutaj w jakieś takie, wiecie, animozje wdawać, jakieś po prostu dziwne sprawy. Nie mam takiej potrzeby i chciałabym się po prostu od tego trzymać z daleka. Także tak jak powiedziałam, na moim kanale na pewno nigdy nie znajdziecie filmu o treści, która będzie po prostu związana z oczernianiem kogokolwiek, z mówieniem, że ta osoba jest zła, bo coś tam, że ta osoba zrobiła to czy tamto. Uważam, że po pierwsze, no jest to nie w porządku, bo każdy ma prawo sobie robić co chce. Oczywiście do pewnego stopnia też, no bo też nie popadajmy w paranoję. Mówi się, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego, więc oczywiście jeżeli ktoś nie wchodzi mi w drogę, jeżeli ktoś nie robi mi świadomie krzywdy, to ja taką osobę szanuję i po prostu nie oceniam jej. I na pewno nigdy też nie będę się wypowiadała w jakimś takim oskarżycielskim tonie na moim kanale, bo myślę, że tutaj powinniśmy się dzielić takimi pozytywnymi wibracjami, raczej dążyć do poprawy swojego życia, a nie do oczerniania kogokolwiek. Tak naprawdę no wszystko to, co robimy, obciąża tylko i wyłącznie nasze sumienie. Jeżeli my postępujemy nie fair, no to sami będziemy się zmagać ze skutkami tego naszego zachowania. Więc myślę, że nie ma sensu poświęcać czasu, energii na jakieś takie dywagacje. Dziękuję, moi drodzy. Dobrnęliśmy do końca, czyli do pytania 10. Jeżeli Wam się taka forma podobała, jeżeli chcielibyście się też dowiedzieć czegoś więcej, tak jak powiedziałam na wstępie, no przesyłajcie swoje pytania. Nie obiecuję, że będę bardzo szybko na nie odpowiadać, ale postaram się sukcesywnie to rozładowywać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Wszystkich gorąco pozdrawiam, moi drodzy. Do zobaczenia i do usłyszenia.